Cześć, witam Was w odcinku poświęconym prześledzeniu postępu prac projektowych. Jest to drugi odcinek o projekcie Energy, o projekcie, który moim zdaniem jest dość mocno podejrzany. W tym projekcie tak naprawdę nic się ciekawego nie dzieje. Niemniej jednak jest on dość medialny i dużo się o nim mówi z tego względu, że dosyć popularne są te airdropy, czyli tutaj w tym przypadku earndropy. Także zobaczmy, co w tym projekcie się zmieniło od czasu mojego pierwszego omówienia. Pierwszy odcinek na temat tego projektu opublikowałem 8 września 2019 roku. Od tamtego czasu minęły już prawie ponad 2 miesiące. Także zobaczmy, co w tym projekcie się zmieniło. Oczywiście zachęcam najpierw do obejrzenia tego pierwszego odcinka osobom, które jeszcze tego nie zrobiły, a w jaki sposób są zainteresowane tym projektem. Jeśli chodzi o tutaj CoinPaprikę, na zakładce Code Progress oczywiście nie widzimy żadnej aktywności. Podkreślam, że to nie jest jeszcze ostateczny wyznacznik, ale tym razem myślę, że jak najbardziej to odpowiada stanowi projektu. Przyjrzyjmy się tak naprawdę, co tam od tego czasu się zmieniło. Jeśli chodzi o stronę projektu, to nadal jest to strona przetłumaczona automatycznie, niezweryfikowana w żaden sposób na nasz język polski, także to już według mnie nie za dobrze świadczy o danym projekcie. Jeśli chodzi o portal GitHub, strona organizacji Energy na GitHubie, to tutaj doszedł nam nowy projekt Energy 3. Przypomnę tylko, że wcześniej omawiałem projekt Energy, czyli to jest fork projektu Dash, a Dash jest forkiem projektu Bitcoin. I tak naprawdę tutaj nic się w tym projekcie nie zmieniło od czasu poprzedniego filmu. Przypominam tylko, żeby zwracać uwagę na zakładkę Insights Contributors. Mówimy o projekcie, który jest forkiem i z tego względu tutaj widzimy sporą aktywność. Niemniej jednak była to aktywność, która była prowadzona w projekcie również w tym źródłowym, czyli zarówno w Bitcoinie, jak i w Dashu. I stąd tutaj osoba Władimira van der Lana, właśnie jednego z bardziej zaangażowanych deweloperów Bitcoina, również w projekcie Energy. Ale skupmy się może na tym nowym projekcie Energy 3. I tutaj tak naprawdę też za wiele się nie dzieje. Zwracam uwagę, żeby nie tylko porównywać dane z branża, czyli z gałęzi master, ale również z branża develop. Branch develop, deweloperski, jest to branż, na który najpierw powinny trafiać właśnie komity i wszelka aktywność programistów przed tym, jak zostanie ona wrzucona na główną gałąź, czyli na gałąź master, a z tej gałęzi już bezpośrednio jest dystrybuowana na serwery produkcyjne. I tutaj w zakresie samej liczby komitów też nic ciekawego tak naprawdę nie ma. Przejrzałem krótką historię, tu widzimy update'y plików takie niewiele wnoszące, jakieś adresy poszczególnych nodów. Jeśli chodzi o wcześniejsze, to również podbijanie wersji, czyli mechanizm nam znany choćby z właśnie projektu Energy omawianego w pierwszej części filmu. Nie znajdziemy tak naprawdę tutaj nic istotnego, jeśli chodzi o logikę działania aplikacji. Jeśli chodzi o issue, to nie są one prowadzone, co jest dość dziwne. Nie jest również prowadzone pull request. Mamy tam 5 jakichś zamkniętych, ale związanych też jedynie z podbiciem, prawda, z bumpem konkretnej wersji bibliotek zależnych w tym projekcie. W zakładce Projects też ona jest pusta. Jeśli chodzi o zakładkę Insights, to tutaj również ciekawa sytuacja, znowu według mnie mocno podejrzana, jeśli chodzi o ten projekt, ponieważ widzimy tutaj aktywność już od 2014 roku. Repozytorium na GitHubie pojawiło się dosyć niedawno, w przeciągu tych miesięcy. I co ciekawe, tutaj również mamy przykład tego, że projekt ten jest po prostu wzięty z Ethereum, a dla porównania to tutaj na ekranie obecnie widać właśnie implementację platformy Ethereum w języku Go, czyli główne repozytorium tego projektu. A tutaj widzimy Energy Cryptocurrency, organizację i projekt Energy 3. Czyli w tym momencie również mamy do czynienia z forkiem, tylko z tak zwanym forkiem niejawnym. Zostało to zrealizowane w ten sposób, że repozytorium to zostało skopiowane na dysk twardy,
zostały usunięte pliki odpowiedzialne za właśnie historię Gita i wrzucone zostało repozytorium, żeby po prostu nie było widać, że to jest forkiem, ale żeby komity były zachowane, co może dawać obraz tego, że tak naprawdę w projekcie dużo się dzieje. Moim zdaniem to nie jest prawda, w projekcie tym nic się nie dzieje, a został on po prostu skopiowany. Tutaj należałoby się również zastanowić nad istotnością tego projektu, gdyż najpierw mieliśmy repozytorium Energy, które jest skopiowane z Bitcoina, z Dasha, następnie mamy Energy Core generacja 3, gdzie jest skopiowane z Ethereum. Ethereum i Bitcoin to są zupełnie dwa różne projekty, zupełnie inaczej działające, zupełnie inna infrastruktura i przeznaczenie. A tutaj w projekcie Energy mamy tak naprawdę dwa te repozytoria. Nadal jedyną osobą, która tutaj cokolwiek robi, a w zasadzie zmienia tylko numery wersji, jest właśnie ta osoba Andy Gall, jako na GitHubie. I tutaj również, jeśli chodzi o zmiany, to są one bardzo kosmetyczne. Oczywiście możemy jeszcze prześledzić zakładkę Release, czyli tam, gdzie są wydawane poszczególne właśnie wersje produkcyjne. I tutaj mamy jakąś informację o publicznych testach, niemniej jednak różnica jednego commita, tak, czyli to, co już tutaj wcześniej pokazałem. A jeśli chodzi o porównanie kolejnych wersji, to również nic tutaj się nie zmienia. Zwróćmy uwagę, że na przykład pomiędzy wersją 4 a wersją 5 w tych zmian również było dosyć niedużo, a jedynie podbicie wersji 0 jakiejkolwiek logiki idącej za tym projektem. Także myślę, że w tym update'cie odnośnie tego projektu to już wszystko. Nie jestem zwolennikiem tego projektu, nie jestem zwolennikiem tego, w jaki sposób on jest prowadzony. Nie wiem, czym osoba odpowiedzialna za ten projekt się tak naprawdę kieruje, a czym to myślę, że można się właśnie samemu już domyśleć. Także dziękuję Wam za poświęcony czas. Zadawajcie pytania w komentarzach. Na tę chwilę to już wszystko. Dziękuję, cześć.